Chcemy uznania rzeki Odry za osobę prawną. Nazywam się Ewelina Sekacka, jestem terapeutką, pracuję metodą Lowena, co oznacza pracę z ciałem. Dzisiejsza praktyka, do której Was zapraszam, ma służyć ożywieniu, poczuciu tego, co w nas zdrowe i żywe. Nazywam się Robert Lienz, jestem praktykiem szamanizmu i dzisiaj zabiorę Was w relaksację. To będzie podróż prowadzona przy dźwięku słów, szmeru rzeki, ale też bębna. Nie chodzi tutaj o podniesienie swojej energii, lecz o lepszy kontakt ze sobą. W tym właśnie z tymi częściami, które są takie żywe i takie zdrowe w każdym z nas. Gdy przyjdzie czas, możesz położyć się wygodnie, przykryć kocem, zasłonić sobie oczy. A inny sposób na skorzystanie z tej relaksacji to obserwowanie obrazu. Zabieram Was w podróż przy rzece. To jedno ujęcie, kilkanaście minut przy samej rzece, patrząc na ten obraz, znajdziesz pewnie odpowiedź na pytanie, kim jest rzeka. Żeby zacząć, potrzebujesz wygodnego stroju, maty albo koca, żeby na koniec móc wygodnie się położyć. To jest przedostatni, 49 z 50 przepływów dla Odry, czyli największej w Polsce kampanii na rzecz uznania rzeki za osobę prawną. Ten przepływ dedykuję wszystkim osobom, które wzięły udział, zaangażowały się w tę kampanię. Dobrego spotkania z ciałem i duchem dla Was. A teraz zatrzymaj to wideo i przygotuj, co będzie dla Ciebie najlepsze. Swoją przestrzeń, matę, koc, poduszkę. Dobrego czasu. Naszą praktykę zaczniemy od tego, żeby ustawić stopy na szerokość bioder i delikatnie ugiąć kolana. Chodzi o to, żeby kolana były miękkie, nogi nie usztywniały się, więc możesz zrobić to po prostu w ten sposób, że wyprostujesz nogi i potem puścisz kolana. I mniej więcej taka pozycja, gdy będziemy stać, będzie nam cały czas towarzyszyła. Więc miękkie nogi, weźmiemy wdech i z wydechem zjedziemy nogami trochę niżej, tak żeby nasze stopy mocno przylegały do maty, a pośladki uda były trochę bliżej podłogi. I na każdym wdechu przez nos będziemy troszeczkę odpychać się od stóp, żeby znaleźć się wyżej, ale nie do w pełni wyprostowanych nóg. I z wydechem przez usta schodzić niżej. I to powtórzymy parę razy. Podczas tej praktyki zachęcam, żeby oddychać właśnie w taki sposób. Wdech przez nos i głośny wydech przez usta. Taki oddech sprawia, że możemy trochę bardziej poczuć to, co się w nas dzieje, ale też zwyczajnie pomaga się rozluźnić. Jeszcze parę razy. Wdech, odpychasz się od stóp. Wydech, opadasz trochę niżej. I teraz troszeczkę poszerzymy rozkrok. Kolana nadal miękkie, barki nadal luźne. I zaczniemy powoli przesuwać ciężar ciała raz z lewej, raz z prawej na drugą nogę, na drugą stronę. I spróbuj to też zgrać z oddechem. I naprzemiennie dociążając raz jedną, raz drugą stronę, możesz też troszeczkę zwieszać tułów. I z wydechami oddawać ciężar całego ciała w dół. Może masz ochotę też trochę zwiesić głowę, zgarbić plecy. Tak, żeby tułów mógł trochę puścić i zawisnąć. Nad naszą nogą. Powtórz jeszcze raz na każdą stronę. Wróć tułowiem do góry. Teraz też będziemy dociążać na przemian jedną, drugą stronę, ale jednocześnie będziemy przetaczać stopy z jednej krawędzi na drugą. I znowu możesz to robić w swoim tempie, wolno. Możesz to robić trochę szybciej, zgodnie z tym, jaką masz na dzisiaj, na ten moment energię. Pamiętaj o oddechu. Wypuszczaj powietrze przez usta. I zatrzymamy się. Wrócimy do w pełni osadzonych stóp na podłodze. I nadal będziemy balansować naszym ciężarem ciała, ale w kierunku przód-tył.
Najpierw zrobimy to tak, żeby nasze stopy cały czas były dociśnięte do podłogi. Żeby pięty i palce się nie odrywały. A kolana pozostawały lekko ugięte. I teraz, jeżeli masz ochotę, możesz troszeczkę ten ruch powiększyć i zacząć bujać się na palcach i na piętach, ale pilnie, żeby twoje nogi nie wyprostowały się. Oddychaj i znowu dostosuj tempo do swoich sił na ten moment. Tak. I zatrzymaj się. Obie nogi mocno dociśnięte do podłogi. Kolana lekko ugięte. Podnieś ręce do góry. I teraz wyciągaj tułów, wyciągaj ręce. Podciągnij barki wyżej, ale kolana zostaw ugięte. Nogi są taką bazą, podstawą mocnego osadzenia. A góra może się wyciągać. Weź wdech, już spojrzeć pomiędzy swoje dłonie. Podciągnij prawą rękę wyżej, lewą. Odetchnij. Nabierz powietrza i z wydechem rozstaw ręce szeroko do boków. Spróbuję trochę wycofać, tak żeby łopatki mogły się do siebie zbliżyć. Kolana na miękkie. I miednica delikatnie do przodu. Tak żeby nie powstawało za duże wygięcie w dolnych plecach. I na wdechu ręce raz jeszcze do góry. Wyciągnij się. Rozluźnij miednicę. Nie wypychaj jej do tyłu. I na wydechu ręce raz jeszcze do boku. Znowu cofnij je. Niech łopatki zbliżą się do siebie. Podciągnij lekko mostek. Ściągnij kość ogonową w dół. I ostatni raz ręce w górę. Zaciśnij dłonie w pięści. Weź wdech i z wydechem będziemy puszczać ręce w dół, dając trochę dźwięku. I powtórz. Ręce do góry, zaciśnij w pięści. Poczuj troszeczkę napięcia w rękach, w barkach. Nabierz powietrza przez nos. I z wydechem puść. I powtórz jeszcze raz. Ręce do góry, w pięści. I puść. I teraz pozwól przez chwilę swoim rękom na taki swobodny ruch, rozluźniający ruch. Kolana ugięte. I pomagaj rękami do boków. I pozwól, żeby twój kręgosłup skręcał się za rękami. Nogi nadal mocno osadzone na macie. Elastyczne. Tak, i zatrzymaj się. Kolana cały czas ugięte. Jeden bark, niech będzie prawy. Podnieś wysoko, tak jakbyś chciał dotknąć, jakbyś chciała dotknąć barkiem do ucha. Dołóż do tego łokieć, żeby troszkę przerysować napięcie, które często nam towarzyszy w tych miejscach. I puść. I to samo druga strona. Podnieś bark. Unieś łokieć, poczuj przez chwilę, jak się ma twoje ciało w takiej pozycji i z wydechem puść. I teraz oba barki wysoko. Możesz dołożyć łokcie do tego. Weź wdech. I puść. I teraz znowu będziemy delikatnie sprężynować na naszych nogach. Możesz to robić wolniej, szybciej. I dołożymy do tego ruchu w górę i na dół. Nie musisz się przejmować, na ile zgrany jest ruch rąk z nogami. Twoje ciało znajdzie swój rytm. Oddychaj i chwilkę tutaj we własnym tempie zostaniemy w takim ruchu, troszkę bardziej dynamicznym. I na moment przyspiesz. Zwolnij, ale nie zatrzymuj ruchu. Będziemy go chcieli poporcjować. Zatrzymywać się na chwilę w górze, gdy ręce idą do góry, gdy tylko wyginamy kręgosłup. I zatrzymywać się na chwilę w dole, gdy nasze plecy wyginają się w drugą stronę. I znowu.
znowu z grzebem, z oddechem, wdech do góry. Wydech na dół. I powtórz jeszcze trzy razy. I gdy zostaniesz w dole, zatrzymaj się tam. Niech twoje barki zwisają luźno, ręce i głowa także, całe plecy opuszczone do takiego zwisu. Kolana lekko ugięte, stopy dociskają do maty. I głowa niech ma święty spokój, niech sobie zwisa, niech odpoczywa. Tak samo barki, cały tułów, a ty przenieś odrobinę ciężar ciała do przodu, tak żeby poczuć, że stoisz równo na swoich stopach i dociążasz przody stóp. I zostawiając kolana ugięte, poprowadź biodra delikatnie ku górze, nie prostując nóg. Być może twoje ciało, twoje nogi zwłaszcza, zaczną lekko drżeć albo mocniej. W porządku. To bardzo prawdopodobne w tej pozycji. Zostań tu na parę wdechów, wydechów, niezależnie od tego, czy twoje ciało zaczęło wibrować, czy też nie. Głowa luźno, niżej niż biodra. I nadal wydech nosem, wydech ustami z dźwiękiem. Jeżeli czujesz, że ta pozycja ci służy, że twoje plecy mogą się w niej rozluźniać, możesz równie dobrze też zostać tu chwilkę dłużej. Przytulimy teraz brodę do mostka i bardzo powoli od dolnych kręgów będziemy podnosić nasze ciało. Pionizować kręgosłup. I gdy już plecy będą proste, głowa nie zostanie nadal przytulona do mostka. Możesz na chwilkę położyć obie ręce na tył głowy, żeby delikatnie im dociążyć, żeby tył szyi mógł się bardziej rozciągnąć. A potem, zostawiając brodę nisko, przy klatce piersiowej opuść prawe ucho do prawego ramienia. Możesz prawą ręką chwycić za głowę, lekko ją przytulić do boku, a lewy bark wyciągnąć minimalnie w dół. Puść. Przetocz głowę na drugą stronę, broda blisko klatki piersiowej, lewa ręka chwyci za głowę, a prawy bark troszeczkę w dół. Daj sobie wdech, wydech. I wróć głową, potem bardzo powoli możesz sobie pomóc ręką. Wyprostuj ją. Teraz idziemy sobie do kręgu podpartego. Ustawimy dłonie mniej więcej pod barkami i kolana mniej więcej pod biodrami. I na wdechu będziemy wyciągać klatkę piersiową, wyciągać kręgosłup, tak żeby nasze plecy stały się wklęsłe. A z wydechem chować klatkę piersiową, chować głowę między ręce, zaokrąglać plecy. I powtórzymy to parę razy. Teraz nie zmieniaj tego ruchu, tylko dodaj do niego taki okrąg, tak żeby gdy jesteś z przodu, otwierać klatkę, wyciągać kręgosłup, a gdy idziesz w tył, zaokrąglać go i opuszczać biodra bliżej stóp, bliżej pięt. Niech to będzie taki miękki, przyjemny dla ciała ruch. Zmień kierunek okręgów. I zatrzymaj się. Rozsuń kolana troszeczkę szerzej niż biodra. Połóż pośladki na piętach. I wyciągnij się rękami do przodu. Odłóż głowę w dół. Jeżeli nie jest możliwe usadzenie pośladków na piętach, po prostu potrzebujesz sobie tam podłożyć coś.
poduszkę, poduszki, tak żeby ta pozycja była wygodna. O! I przez chwilkę możesz wyciągać jeszcze plecy, wydłużać kręgosłup przy pomocy ruchu rąk, wyciągając ręce mocno do przodu, czoło podparte. Albo możesz od razu wpuścić przedramiona na matę i całkowicie rozluźnić plecy. I będziemy teraz w tej pozycji kierować oddech do brzucha, tak żeby wyraźnie poczuć, jak nasz brzuch na wdechu zbliża się do podłogi, opada pomiędzy nasze uda, wydechami cofa się. Nadal wdech przez nos, wydech przez usta. Poprowadź co najmniej 3 takie głębokie wdechy, wydechy, czując swój brzuch. Teraz niczego nie zmieniamy ani w naszej pozycji, ani w oddechu. Jedynie chcemy skierować uwagę tutaj do tyłu, do kości krzyżowej, do tej płaskiej kości pomiędzy naszymi pośladkami a plecami. I nadal oddychając nisko do brzucha, chcemy poczuć, jak oddech dociera też właśnie do kości krzyżowej. Niech to miejsce może się troszeczkę rozszerzać. Tak jakby tam się pojawiało więcej miejsca w naszym ciele. W tej pozycji stosunkowo łatwo jest to poczuć. I daj sobie jeszcze 3 takie głębokie wdechy i wdechy. Kierując tam uwagę w dołu pleców i w stronę dołu brzucha. I potem trzeba oddychać powoli, w wygodny dla siebie sposób, nie zrywając się. Połóż się na boku, a potem obrócisz do leżenia na plecach. I na moment przyciągniemy kolana do klatki piersiowej. I zrobimy sobie kilka okrążeń kolanami, tak żeby rozmasować dolny odcinek kręgosłupa na podłodze, na macie. W jedną i w drugą stronę. I znowu to ma być taki przyjemny dla nas ruch. Jeżeli nie jest przyjemny, to może coś trzeba zmienić, albo szerszy zakres ruchu, albo przeciwnie, a może przyjemniejsze będzie kołysanie się do boków, albo zostanie w bezruchu. I teraz zostawiając kolana blisko brzucha, wyciągnij ręce za głowę. I doklej cały kręgosłup do podłoża. I zostań przez chwilkę. A potem niech twoje ręce pójdą do boków ciała. Kolana ustaw nad biodrami. Stopy możesz położyć. I przetocz kolana na prawą stronę, a lewy bark spróbuj zbliżyć do podłogi albo dociskać go do podłogi, jeżeli na niej leży. Wdech, wydech. I to samo na drugą stronę. Tak, żeby nasz kręgosłup jeszcze się skręcił. I wróć. Jeszcze raz przyciągnij kolana do brzucha. Znowu możesz się pokołysać. Potem odłożymy nogi wygodnie. Ręce możemy położyć na brzuchu, po bokach ciała. Znajdź dla siebie najwygodniejszą pozycję leżącą. Tak, żeby za chwilę móc skorzystać z relaksacji. Jesteś.
Zacznij w tym miejscu, jeśli chcesz. Jestem. To czas dla ciebie. Czas na relaksację. Możesz zamknąć oczy. Poprawiaj się dowoli, niech będzie ci wygodnie. Czas na relaksację. Jestem. Jeśli chcesz, to powiedz sobie to słowo. Jestem. I przez chwilę nic nie muszę. Jestem. Nic nie muszę. Nic udowodnić, donikąd dojść. Jestem. Nic nie muszę. Nic wytrzymywać. Odpocznij w jestem. Dziękuję, że jesteś. Jestem. Czy ty masz taką możliwość, czy będzie to autentyczne, jeśli powiesz sobie teraz w duchu, w myśli, w sercu? Dziękuję, że jesteś. Ciało, człowieku. Jestem. Możesz zamknąć oczy. Poczuj swój naturalny oddech. Poprawiaj się dowoli, niech będzie ci wygodnie. A jeśli już znajdziesz wygodną pozycję, to zostań w niej. Jeśli ten bezruch jest miły, kojący. Jestem. Wdech z tym, co żywe. A wydech z czymkolwiek zechcesz. Wdech z tym, co zdrowe. A wydech z czymkolwiek zechcesz. To dźwięk bębna? A może tętno ziemi? A może bicie serca ukochanej osoby? A ty tylko słuchasz, bo jest ci bezpiecznie. Jeśli chcesz, jeśli spodoba się twemu umysłowi, sercu i ciału pierwsza umowa, to zawrzyj ją teraz. Ona brzmi tak. Jestem i będę tym, co żywe i zdrowe. Oraz służące temu, co żywe i zdrowe. Zaciągnij się lekko powietrzem. Wdech z tym, co żywe. A wydech z czymkolwiek zechcesz. Wdech z tym, co zdrowe. A wydech z czymkolwiek zechcesz. Zatem lekko, delikatnie skupiasz się tylko na wdechu. Rozpoznajesz tylko wdech. Żywy i zdrowy. A wypuszczasz cokolwiek chce odejść. Wyobraź sobie, że otaczacie krąg z ulubionego albo ulubionych żywiołów. Może to woda, może ogień, może kamienie, może ziemia, może wiatr. A może nie potrafisz wybrać i wcale nie musisz. Zrelaksuj się w sobie. Słyszysz szum rzeki, ale jesteś w sobie, w ciele. Sprawdź, czy to zdanie będzie dla ciebie prawdziwe, gdy je usłyszysz. Jest tu dla mnie miejsce. Jest tu dla mnie miejsce. Jest dla mnie miejsce w tym ciele. Z pewnością gdzieś w tym ciele jest miejsce dla mnie, dla tego, co czuję, dla tego, co mam. To twoje życie, twoje ciało. Rozgość się w sobie jeszcze bardziej. Poczuj ciężar swojego ciała. Poczuj ziemię pod sobą, przyciąga cię. Ta siła istnieje naprawdę. Można ją zmierzyć, a ty to czujesz. Mówią o niej grawitacja. Mówią o niej miłość. Gdzieś na progu świadomości rozpoznaj, że coś opiekuje się tobą. Coś utrzymuje cię przy życiu od tak dawna. A ty od tak dawna znasz ścieżki życia.
A zatem przez chwilę z nikim i z niczym nie walczę i nie będę walczyć. Jest miejsce dla tego, co żywe we mnie. Rozpoznaję, że moc i wrażliwość łączą się. Jeśli chcesz, odpocznij teraz w zaklęciu, które brzmi: przyjmę tylko miłość. A zatem nie musisz robić nic. Tak jak jesteś, to w porządku. Przez chwilę pozwól sobie odpocząć w swoim ciele. Przyjmę tylko miłość. Albo nic. Miłość, albo nic. Przypomnij sobie miłość. Bo znasz ją, potrafisz kochać. To twoja naturalna umiejętność. Rozpoznawanie miłości. Jeśli chcesz, zobacz, czy czujesz w tym moc i prawdę. Cokolwiek przyjdzie do ciebie. W słowie, w obrazie. Lekko, bez żadnej walki, zdecyduj się przyjąć tylko miłość albo nic. W twoim ciele krąży krew. Może usłyszysz jej szum. Serce pompuje krew. Może poczujesz serce. Twoje płuca potrafią oddychać. Na dłonie sięgać. Znajdź relaks w jestem. Jestem. Nie staraj się za bardzo, po prostu rozpoznaj to, co żywe w tobie. To, co żywe w twoim ciele właśnie teraz. Co to jest? Towarzyszy ci rzeka. Szum. Od kiedy tu jesteś, towarzyszą ci rzeki. Możesz to po prostu rozpoznać. No tak, od kiedy jestem, zawsze gdzieś płynie rzeka, strumień, z nieba pada woda. Co powoduje, że twoja krew jest żywa? Nazwać, określić, czy czyni to żywe ciało, czy raczej żywa krew czyni ciało żywym. Rzeka niesie życie tak jak twoja krew niesie życie. Rzeka rodzi życie. W niej, rzece, rodzą się przeróżne istoty. W tym sensie przypomina wody płodowe. Słyszysz dźwięk bębna? A może to bijące serce ukochanej mamy? Znasz to miejsce, twoje ciało pamięta, jak to jest unosić się w wodach, być osobą karmioną, absolutnie zależną i bezpieczną. Sprowadzono cię na ten świat. Coś w tobie chciało tu być. Zaklęcie brzmi: gdy kocham, utrzymuję przy życiu. Gdy kochasz, wie o tym twoja krew.
Jest szansa, że gdy kochasz, to dowie się o tym twoja rzeka. Bo możesz to wybrać, że podejdziesz do kogoś, czegoś, wyznasz miłość, zaopiekujesz się. Ale teraz ty, twoje ciało, co czujesz w ciele? Co żywego w twoim ciele? Tylko to rozpoznaj, zrelaksuj się, przywołaj całopiekuńcze. Gdyby rzeka mogła użyć słów, co by powiedziała? Możesz rozpoznać, że nazywając rzekę osobą, niczego nie tracisz i ona niczego nie traci, ale zyskuje szansę na bycie wybraną, rozpoznaną, chronioną. Ty to przede wszystkim woda. Jest w twojej krwi. Woda jest w twoich oczach, w twoim moczu, w twoich jelitach, w twojej skórze. Ty to przede wszystkim woda. I rzeka coś o tym wie. Zaklęcie brzmi: uzdrawiaj wodę. Uzdrawiaj wodę. Zacznij od siebie. A jeśli zechcesz, pamiętaj o rzece. Są już na naszej planecie takie, do których mówi się po imieniu. Osobo, rzeko Odro, jak do ciebie mówić? Co czujesz w twoim ciele pełnym wody? Co czujesz? Porusz ciałem lekko, w zgodzie z ciałem. Tak jakby było wodą. Tak jak ciało chce być poruszone. Przeciągnij się, jeśli chcesz. Z pełną mocą poczuj słowo jestem. Jesteś wśród żywych. Masz usta, krew, wodę. Tak dużo możesz. Dobrze, że jesteś. Osiądź w tym, co żywe, zdrowe w tobie. Jak chcesz, to przyjmij zadanie od ducha rzeki. Od opiekuńczego ducha, który mówi: uzdrawiaj wodę. Zacznij od siebie, ale uzdrawiaj wodę. Nam wszystkim jest potrzebna. Zdrowa woda. Zdrowa rzeka. Zdradzę ci sekret. Coś cię kocha, dlatego tu jesteś. Rozpoznaj tę miłość. Ona jest w jestem. Możesz otworzyć oczy i gdy spotkasz się z wodą, pijąc ją, dotykając, myjąc nią siebie, zobacz, że jest żywa. Tak jak ty.
Chcemy uznania rzeki Odry za osobę prawną.